Cześć! Ja nazywam się Kasia i witam Was z powrotem na moim kanale. Od razu na wstępie zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco z każdym moim filmem. Chcę się z Wami podzielić trendami, jakie będą obowiązywać w sezonie jesień-zima w 2020 roku. I stwierdziłam, że zrobię Wam taką małą pogadankę. W sumie to jest coś nowego dla mnie na tym kanale, bo raczej to pokazuję Wam rzeczy, więc tak uznałam, że może lepiej jak Wam też coś pokażę. A będzie to więc też taki trochę mały haul zakupowy, bo ostatnio zrobiłam dość spore zakupy na H&M.com i na Allegro, więc pokażę Wam, co kupiłam i co jest w tym momencie w trendach. I w co warto się zaopatrzyć, bo te rzeczy na 100% są jeszcze dostępne w sklepach, ale i nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam czegoś z lumpeksu. Tak, więc będą i hity lumpeksowe, czyli coś, co bardzo lubicie i te filmy chyba cieszyły się największą popularnością u mnie na kanale. No ale przejdźmy do rzeczy. Pierwszy trend, o jakim Wam powiem, to akcesoria. Jedno z nich mam już na głowie. Jest to opaska ze Stradivariusa, kupiona w tym momencie. Znaczy nie dzisiaj, ale kupiłam jakieś 2 dni temu, więc w sumie na pewno jeszcze jest. Kosztuje 29 zł, jest taka ala skórzana i prezentuje się świetnie. Wygląda właśnie jak wyjęte z lat 70. Podkreśla każdą stylizację. Druga rzecz to również nakrycie na głowę i są to berety! Ja się na maksa cieszę, że one wracają do trendów. Może Wam pokażę, jak on wygląda. Tylko ściągnę tę opaskę. Naprawię włosy. I beret sprawia, że od razu wygląda się jakoś tak bardziej parysko. No, popatrzcie na to. Paryżanka. Ja kocham berety i chodzę w nich w sumie co roku i cieszę się bardzo, że one wracają i że znowu będą docenione. No, one wyglądają naprawdę świetnie. Kurczę, nawet nie wiem, czy nie lepiej niż ta opaska. I jeżeli chcecie znaleźć fajny beret, to warto też zajrzeć na Vinted albo do lumpeksu. Tam często znajduję jakieś fajne berety i właśnie między innymi ten drugi mój taki ażurowy, ażurowo-skórzany, pleciony, piękny beret z takim małym daszkiem właśnie jest z lumpa i kupiłam go za 2 złote. Ostatni dzień, nikt go nie chciał, niech żałują, bo jest teraz na maksa modny. Kupiłam go jakiś rok temu i jestem z niego na maksa zadowolona. Jeszcze Wam pokażę, jak on wygląda i też super z nim to, że on jest w kolorze w trendach. Zastanawiam się, czemu nie odpróć tego daszka i nie zostawić go po prostu takiego. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Może mi doradzicie. Bo albo mogę go nosić jako beret, czyli tak, chyba tak mi się po prostu bardziej podoba, albo z daszkiem, czyli tak. W sumie tak też wygląda całkiem fajnie. Okej, przechodzimy do trendu drugiego, jakim są bezrękawniki. I ten trend już mam dzisiaj na sobie i w tym momencie Wam prezentuję. Jest to bardzo wygodny trend, szczególnie właśnie na ten jesienny czas, gdzie już jest trochę chłodniej, ale nie do końca tak zimno, żeby kupować jakiś taki mega gruby sweter. Tylko właśnie na jakieś chłodniejsze dni zakładamy go na jakiś cienki golfik, albo cienką bluzkę, albo jakąś koszulę i one prezentują się naprawdę świetnie. Ja ten kupiłam akurat w H&M za 79 zł, pokazywałam Wam go na Instagramie, ale wiem, że nie wszyscy mnie obserwują, więc pokazuję Wam też tutaj, ale jak zobaczyłam, że jest 20% na wszystkie zakupy, to kupiłam również drugą wersję takiego bezrękawnika, ponieważ mi się świetnie on sprawdza. Jest on już w tym momencie z golfem, znaczy ten drugi, nie w tym momencie. Ten drugi jest właśnie z golfem. I ten jest zdecydowanie łatwiejszy w stylizacji, ten golfowy, więc jeżeli miałabym wybrać jeden z nich, to pewnie wybrałabym ten, ponieważ mogę go zarzucić na dosłownie wszystko. A ten musi mieć tutaj wyższą stójkę albo właśnie jakiś kołnierz, żeby tak nie wyglądał po prostu dziwnie. Okej, przechodzimy do następnego trendu.
Następnym trendem są skóry i skórzane elementy, właśnie po prostu ekoskóra rządzi, naprawdę ekoskóra rządzi. Pierwszy płaszcz, który Wam pokażę, to jest płaszcz, który ostatnio zakupiłam i powiem Wam szczerze, że był to płaszcz zakupiony po filmie Sylwii Kaczorek. Jak zobaczyłam film Sylwii Kaczorek z Paryża i zobaczyłam, jaki ma piękny, brązowy, skórzany płaszcz, to stwierdziłam, że muszę go mieć. Oczywiście go szybko wyszukałam. Był on z Zary i kosztuje chyba 399 zł. Jest naprawdę piękny, gdzieś Wam tutaj go podlinkuję. Jeżeli macie takie pieniądze i chcecie je przeznaczyć, to jest on naprawdę piękny. Ale ja też wiem, że te trendy tak szybko skórzane wchodzą, jak i wychodzą. Więc uznałam, że nie ma sensu inwestować 400 zł w ekoskórzany płaszcz. No, chyba z ekoskóry. Z płaszcz z ekoskóry, więc wybrałam się na lumpy tego samego dnia i znalazłam ten płaszcz. On jest po prostu super. Jestem w nim zakochana. Jest z marki, chyba marka, to jest nazwa marki, For Woman. Więc jest na pewno damski, to wiem. No ale przejdziemy do rzeczy. Jest to taki długi właśnie za kolano płaszcz na guziki z przepięknym kołnierzem. I z tyłu jest taki zwykły, klasyczny. Z przodu masz takie dwie kieszonki. No i on po prostu wygląda tak pięknie, że jestem w nim zakochana. Ale to nie jest koniec skórzanych płaszczy. Bo mam jeszcze ten zielony płaszcz, który na pewno kojarzycie z moich filmów, z jednego z pierwszych, chyba drugiego filmu, jaki w ogóle wrzuciłam na kanał. Taki zielony, skórzany. To już jest taka bardziej kurtka, taliowana, zaraz, znaczy sięgająca do ud. I przechodzimy do następnego trendu, jakim są jeansy. Nie wiem, czy można powiedzieć, że jeansy dopiero stały się modne, bo tak nie jest, bo jeansy z nami są już od dawien dawna, w sumie od lat 90. i praktycznie nie wychodzą z mody, ale jeansy wracają do nas w trochę innej odsłonie. Zbierzemy rurki i wyrzucamy je, zapominamy o nich na rok 2020 i nie wracamy do nich, ale stawiamy w tym roku na... Czekajcie, bo muszę wygrzewać. Stawiamy w tym roku na jeansy proste, z prostymi nogawkami, a nawet rozszerzonymi. Więc jeżeli chcecie, to kupujcie dzwony albo stawiajcie na takie spodnie jak ja, czyli spodnie z prostymi nogawkami. Pokazywałam już Wam je w ostatnim filmie, kupiłam je w Zarze i jestem z nich na maksa zadowolona. Po prostu musicie teraz postawić na szerokie jeansy z prostymi nogawkami, zapomnieć o rurkach i błagam Was, odłóżcie je chociaż na ten rok. Kolejny trend jest trendem trochę takim przewrotnym, bym powiedziała. Troszkę spłatał nam psikusa w tym naszym roku 2020, czyli najdziwniejszym roku, jaki znam, jaki pamiętam, w jakim żyję. A jest to trend dresów. Oczywiście jest to spowodowane lockdownem i naszą wygodą, każdy chciał się ubierać wygodnie i te dresy po prostu stały się modne, chodzą w nich teraz po prostu wszyscy. Ja kupiłam swój dres taki w kolorze zielonym, bo wydaje mi się, że taka zieleń fajnie właśnie współgra z beżem, a moja większość ubrań jest beżowo-brązowa, więc uznałam, że taka zieleń będzie fajnie współgrać. Bluzę dresową i z tej samej marki i z tego samego kompletu kupiłam również spodnie dresowe, takie oversize'owe, ale to jest haczyk, zaraz Wam o nim powiem. Takie spodnie oversize'owe i jest to dres z Asosa. Ale ten dres już widzieliście u mnie na wielu filmach, bo chodzę w nim cały czas, jest w nim mega wygodnie, zarzucam na niego cienki płaszcz i po prostu biegnę i niczym się nie przejmuję. Mam dla Was taki lifehack, jeżeli chodzi o kupowanie dresów, że ja nigdy nie kupowałam dresów. Naprawdę nigdy nie kupowałam dresów i nie chodziłam w dresach, bo one miały takie mega ciasne nogawki. Aż nie odkryłam, że na dziale męskim, jak kupimy S-kę albo XS-kę z takich
szerokich dresów męskich, klasycznych, nawet one nie są jakieś specjalnie szerokie, po prostu klasycznych dresów męskich, to te dresy dziewczyny wyglądają na nas jak milion dolarów. One wyglądają, jakbyśmy się z wybiegu rwały. Więc taki mały trik, a tak wiele zmienia. I kolejny trend, już ostatni, jeżeli chodzi o ubrania, a nie o akcesoria, to jest trench. Trenche teraz królują. Oczywiście są to klasyczne trenche i jakby trench jest modny zawsze i był zawsze i jest to klasyka, odkąd Barbery wypuściło płaszcz właśnie beżowy, cienki, taki prochowiec, to one wciąż są modne. Jedyne co, to zmieniają się z roku na rok ich kroje, raz jest krótszy, raz jest bardziej taliowany, raz jest bardziej oversize'owy, a że teraz wszystko mamy za duże, to mam i za duży płaszcz. Kupiłam go w ciemno, też na Allegro, taki, to jest S-ka, ale ona jest olbrzymia, on jest przewiązywany, ja mam w tym momencie związanego z tyłu i jest długi do kostek. I to mi się bardzo podoba. Następnego trendu, którego kompletnie nie mogłam pominąć, to buty. I buciory, ciężkie buciory, Prady przygniotły nas w tym sezonie. Jeżeli włączycie Instagram i oglądacie jakiekolwiek fashion blogerki, fashion influencerki, to każda już ma te buty, każda ma już buty Prady. No i moi drodzy, to już wszystko na dziś. Dziękuję, że ze mną byliście, że dotrwaliście do końca. Jeżeli oczywiście dotrwaliście, zapraszam do oglądania innych moich filmów i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!